Żołnierze Chrystusa Przetoż ty cierp złe, jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 3 Wygłoszono w styczniu 1907 roku Ziemia jest wielkim polem bitewnym. Są walki partii politycznych, walka z grzechem, z nałogami, z insektami, z chorobami. Niektórzy uczynili z walki swoją profesję, są żołnierzami. Musimy walczyć o nasz chleb powszedni. Gdy stajemy się chrześcijanami nie zaprzestajemy walki, lecz walczymy ciężej niż kiedykolwiek, i to pod wieloma względami. Toczymy dobry bój wiary. Wielu staje do walki, a Pismo Święte ich zachęca i pokrzepia. 1900 lat temu zostało w Palestynie uruchomione pierwsze biuro werbunkowe, od tamtej pory tysiące wstąpiły do wojska. Jest wiele punktów wspólnych dla bycia żołnierzem w rzeczywistej armii, a żołnierzem w armii duchowej. Do normalnej armii wstępuje się na pięć czy dziesięć lat, do armii duchowej wstępuje się na całą wieczność. Każdy dowolny człowiek może się zaciągnąć do zwykłej armii. Trzeba być wysokim, mieć dobre zdrowie i tym podobne. Chociaż w walce lepszym mógłby okazać się ten, kto nie przeszedł pomyślnie testów rekrutacyjnych i nie został przyjęty. Aby zaciągnąć się do armii pańskiej, pewne kwalifikacje są niezbędne. Po pierwsze, kandydaci muszą uznawać pana za swego zbawcę i odkupiciela. Nieważne, ile zrobiłeś dobrych uczynków, jak bardzo jesteś rozumny, nie zostaniesz przyjęty, jeśli nie spełnisz tego pierwszego wymagania, co oznacza zaciągnięcie się do wojska, czego wymaga się w dowolnej armii. Musisz iść do biura rekrutacji, podpisać określone dokumenty, zrezygnować z prawa decydowania o sobie i z własnej woli. Twoją wolą musi być wola dowódcy, musisz iść tam, gdzie on rozkaże. Gdy przyłączasz się do armii pańskiej, zaciągnięciem jest poświęcenie. Musisz zaprzestać walki dla siebie i walczyć dla pana. Czy będzie to zaszczytem, czy hańbą, gdy wykonałeś ten krok, jesteś w armii i pana, Rzymian rozdział dwunasty, werset pierwszy. Niektórzy walczą tylko chwilami, cierpią niewiele, a ilu jest takich, co oddali się całkowicie i uczynili z tego swój główny cel, co skłania nas do tego, by wstąpić do armii pana. Pięć rzeczy. Po pierwsze, Miłość i wdzięczność za to, co On dla nas uczynił. Byłoby dziwne, gdybyśmy nie byli skłonni nieco wycierpieć. Gdy mamy właściwą miłość i wdzięczność, nikt nas nie powstrzyma przed zaciągnięciem się. Po drugie, ponieważ harmonizuje to ze szlachetnością charakteru. Nie ma nic większego i lepszego niż walczyć dla naszego niebieskiego Ojca i jego syna. Po trzecie, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nagroda na koniec jest wspanialsza i lepsza niż w jakiejkolwiek innej walce. Przypatrzcie się, co daje świat. Zobaczcie, co dostajemy my, Drugi Koryntów rozdział 4 wersety 17 i 18. Po czwarte, gdyż mamy świadomość, że obecne wynagrodzenie jest wyższe i bardziej pożądane niż zarobki w innych armiach. Dostajemy ze stukrotnym okładem. Nikt też nie powie, że ma tylko próby. Mamy wiele radości i błogosławieństw. Po piąte, ponieważ ci, co staną się dobrymi żołnierzami, będą mieć możliwość błogosławienia świata i pomagania tym dookoła siebie znacznie lepiej, niż prowadząc swoje życie w inny sposób. Nie myślcie, że ma to być łatwe. Porównanie do żołnierza byłoby nieodpowiednie, gdybyśmy nie musieli znosić trudów. Trudy rekompensowane są przez radości towarzyszące najdłuższej bitwie. Słowa walka i zmaganie pokazują, że ponosimy pewien koszt walczyć, cierpieć męczarnie. Oznacza to, że życiu chrześcijani towarzyszy ból, choć nie mamy powodu, by obawiać się prób, gdyż Chrystus nam pomaga. Kim są nasi wrogowie? Skoro jesteśmy żołnierzami, musimy prowadzić walkę? Gdzie jest wróg, z którym walczymy? Głównym jest sam szatan, Efezów rozdział szósty werset dwunasty Jesteśmy mali i słabi w porównaniu do takiego potężnego przeciwnika. Jednak nie bój się, bo więcej ich z nami, niż z nimi. Druga Królewska, rozdział 6, werset 16. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli Was świat nienawidzi. Pierwsze Jana, rozdział 3, werset 13. A zatem i świat jest przeciwko nam. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jakuba rozdział czwarty, werset czwarty. Najgorszym wrogiem jesteśmy my sami. Chcemy powstrzymać ducha gorzkości, złośliwości, zazdrości od zadomowienia się w naszych sercach. Wszystko, co przejawia skłonność do odciągania nas od Pana jest naszym wrogiem, bez względu na to, czego dotyczy. Potrzebujemy wskazówek, jak walczyć. Psalm 144, werset 1. Nasz Ojciec Niebieski jest naszym nauczycielem. On nam pokazuje, co zrobić, jak zaatakować przeciwnika, żeby udało nam się zwyciężyć. Musimy nauczyć się różnych rzeczy, aby być dobrymi żołnierzami. Jedną z zasadniczych spraw jest powściągliwość. 1 Koryntów, rozdział 9, werset 25. Skoro sportowcy są w stanie tyle przetrzymać, by spełnić swe pragnienia, to ile powinni być gotowi poświęcić chrześcijanie? Żołnierze znoszą wiele, by wydostać się spod zasięgu wroga, czasem porzucają karabiny i okrycia, choć są im one bardzo potrzebne, a co my ofiarowalibyśmy z ochotą, żeby tylko uciec przed mocnymi chwytami szatana? Jeśli nasza religia jest coś warta, warte jest wszystkiego, interesów, towarzystwa, uczuć i tym podobne. Jakże powinniśmy być powściągliwi, praktykując samokontrolę w odniesieniu do własnych apetytów, pragnienia przysmaków, bogactwa czy ambicji. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia. Drugi Tymoteusza rozdział drugi werset czwarty. Zasadniczo na żołnierzy bierze się osoby samotne, niezwiązane. Jeśli ich umysł nie będzie się zajmował tym, co robią, nie będą dobrze sprawować swej służby. Nie jest złą rzeczą dla chrześcijanina zawrzeć związek małżeński. Apostoł i nasz pan pokazują, że jest to dobre. Nie mamy prawa nikogo osądzać. W ich przypadku może to być właściwe. Jeśli jednak jest możliwe, aby pozostać samotnym, to ileż więcej możemy zrobić w służbie pańskiej. A tak ten, kto daje za mąż, dobrze czyni, ale który nie daje za mąż, lepiej czyni. 1 Koryntów rozdział 7 werset 38. Jest konieczne, abyśmy mieli oczy otwarte żeby nas wróg nie schwytał i nie uniemożliwił nam bycia dobrymi żołnierzami. Czy tak zarządzamy swoimi sprawami, żeby poświęcać więcej czasu dla Pana? Pierwszy Tesaloniczan rozdział piąty wersety od piątego do ósmego. Bądźcie trzeźwi żołnierze, bo którzy się w nocy zabawiają i piją, nie będą rano gotowi do walki. Jeśli w pełni korzystamy z przyjemności i dobrodziejstw tego życia, nie będziemy w stanie walczyć i nie uda nam się odnieść zwycięstwa. Dlatego potrzebne są inne rzeczy. Takie jak odwaga, uczciwość i wierność. Pieśni nad pieśniami. Rozdział 6, werset 4. Groźna jak zbrojne zastępy. Wydaje się to zagadkowe zbrojne zastępy. Dlaczego groźna? Zapytałem żołnierza: Gdy ludzie są bliscy, poddania się, gdy wróg jest silny i wszystko dokoła bliskie zguby, to jeśli kilku mężczyzn biegnie naprzód i powiewa sztandarami, pobudza to siły żołnierzy i ich zapał. Zbierają swe siły na nowo i walczą, jako szalali. Nie ma nic groźniejszego niż zastępy unoszące sztandary. Co stanowi nasze sztandary? Pieśni nad pieśniami. Rozdział drugi werset czwarty. Miłość dla niego, dla jego sprawy, w miłości nie ma bojaźni. Jest wymagane posłuszeństwo, nie po prostu posłuszeństwo, lecz ochocze posłuszeństwo. Wielu jest posłusznych, lecz nie dostrzegają oni, jaką wartość ma ochocze posłuszeństwo, bez ociągania się, gotowość w działaniu, gotowość w walce. Jeśli pielęgnujemy ducha, który bezwłocznie słucha, wygranie bitwy nie będzie trudne. Gdy Pan rozkaże nam zrobić jakąś niewielką rzecz, to jeśli zabraknie nam szybkości, potkniemy się na punkcie konieczności podjęcia decyzji. i pierwszy Koryntów rozdział dziewiąty, werset 26. Nie mamy walczyć w dowolny sposób. Gdy walczy dwoje ludzi, zwycięstwo może odnieść nawet ten słabszy, bo jego uderzenia były przemyślane, wymierzone nie w powietrze. Obserwuj i patrz, jakiego rodzaju uderzeń oczekuje od nas Pan. Nie myślcie, że liczy się dowolny rodzaj aktywności. Drugi Tymoteusza rozdział drugi Werset 5. Co stanowi naszą broń? Efezjów rozdział 6 Werset 11. Nasza broń nie jest cielesna, nie mamy walczyć gorzkością, złośliwością i tym podobne, nie mamy innych ranić. Udaremniamy ukryte Drugi 2 Koryntów rozdział 10 wersety 4 i 5. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskura, Izajasza rozdział 54 werset 17, psalm 149 werset 6. Psalm 144, werset drugi. Twierdza, kto potrzebuje twierdzy, tylko żołnierze i Pan dostarczy wszystkich potrzebnych rzeczy. Kantyna działa tylko dla żołnierzy, wszyscy inni nie mają do niej wstępu. Wielu chce wiedzieć, dlaczego jest tak, że gdy udają się do Biblii, nie widzą tych wspaniałych rzeczy, jakie widzą inni. Biblia jest pokarmem dla żołnierza i nikt inny nie może z niej korzystać, dopóki nie stanie się żołnierzem. 1 Koryntów rozdział 9 Werset 7. Czy sami ponoszą koszty? Czy to nie rząd ich zaopatruje? A czy to nie Pan zaopatruje nas? A Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszą. Filipensów rozdział 4 Werset 19 byłoby wielkim błogosławieństwem gdybyśmy mogli sobie uzmysłowić jaką twierdzę mamy w naszym niebiańskim ojcu wielu ufa ale czy jest to wielka ufność bo powinna być jeśli Bóg za nami któż przeciwko nam Rzymian rozdział 8 werset 31 przecież nikt czy szatan nie jest przeciwko nam z całych swoich sił on myśli że jest przeciwko nam, ale w rzeczywistości jest za nami. Usiłuje szkodzić ludowi Bożemu, ale pomaga w naszym rozwoju. Jego sprzeciw stanowi dla nas wyzwanie i jeśli damy mu odpór, będzie to dla nas wzmocnieniem i pomocą. On naprawdę nas szlifuje. Psalm drugi, wersety od pierwszego do czwartego. Równie dobrze można by próbować unicestwić słońce. Żeby nie istniało, nie da się jednak zaszkodzić słońcu ani zniweczyć planu. Bóg się śmieje na myśl o słabowitym człowieku próbującym udaremnić jego plan. Żołnierze są szczęśliwi, niefrasobliwi, w pięknych mundurach. Gdy jednak pojawia się ciężkie zadanie, nie wyglądają już tak radośnie. Jesteśmy beztroscy, ale gdy przyjdą bardziej surowe doświadczenia, możemy już nie czuć się tak szczęśliwi, a jednak możemy być bardziej zdeterminowani, by służyć panu, niż byliśmy kiedykolwiek przedtem. Najpierw nie mamy ciężkich walk, ale zanim zostaniemy posłani, musimy przejść ćwiczenia. Nie ma znaczenia, czy żołnierz osiąga cel, oczekuje się od niego, że będzie działał jak najlepiej gorliwość z jaką ćwiczył sprawdzi się w ciężkiej bitwie w sposób w jaki odnosimy zwycięstwo w małych sprawach wykaże czy zamierzamy zwyciężyć w wielkiej bitwie wielkie zwycięstwo składa się z małych zwycięstw co sprawia że zwyciężamy wiara wiara w obietnice jakie bóg zawarł w swoim słowie pierwszym zwycięstwem jakie odnosimy jest poświęcenie się. Przeciwnik i wszyscy nasi wrogowie będą starali się zapobiec naszemu poświęceniu. Stąd też pytanie, w jaki sposób zamierzamy wygrać? Jeśli uwierzymy pismu świętemu, to przekonamy się, że jest to rozumna służba, a nie chcemy pełnić służby nierozsądnej. Skoro Pan mówi, że jest to ona rozumna, to będziemy ją pełnić. Co odnosi zwycięstwo? Wiara. Gdy czasami wygląda na to, że nie damy rady, to czy zamierzamy pokonać owe zniechęcenie? To zależy od wiary. W jaki sposób? Jeśli uwierzymy w zwycięstwo, wówczas zwyciężymy. Skoro mój ojciec niebieski zapewnił zakrycie moich niedoskonałości, to wie, że tego potrzebuje. Są też walki innego rodzaju. Pycha. Pycha przychodzi przed upadkiem. Przypowieści Salomonowe rozdział 16, werset 18. Jeśli w to uwierzymy, będziemy się starać pozbyć pychły. Bóg daje nam zwycięstwo. Jak? Daje nam obietnicę. Chcemy zrozumieć, co zwycięstwo oznacza. Nie oznacza ono podania najlepszego argumentu. Jeśli udałoby mi się kogoś przekonać, że to nie on ma rację, tylko ja, to byłoby to zwycięstwo? Nie. Może powiedzieliśmy jakieś niemiłe rzeczy. Przekonanie owego człowieka to żadne zwycięstwo. Jeśli byliśmy nieco sarkastyczni i tym podobne, nie byłoby to działanie na podobieństwo Chrystusa i nawet za taką cenę nie musi zostać przekonany. Nasze największe porażki są często naszymi największymi zwycięstwami. Czy znajomość Biblii zapewnia zwycięstwo? Nie. Jeśli odnosimy zwycięstwo, może nie poznaliśmy Biblii tak, jak znalibyśmy ją w przeciwnym razie. Czy powinniśmy spędzać czas na badaniu, jeśli mamy okazję iść do pracy, kiedy w ogóle mamy czas na studiowanie? Gdybym został w domu, kosztowałoby mnie to zwycięstwo. Mógłbym się więcej dowiedzieć o zapisach słowa, gdzie jest dany werset i tak dalej. W każdym przypadku zwycięstwo oznacza postawienie woli pańskiej na pierwszym miejscu, sprawą drugorzędną jest rezultat. Przeciwnik jest bardzo mądry i przebiegły, próbuje nas pozyskać, przechodząc od jakiegoś ważnego ataku do jakiegoś małego. Dajecie dziesięcinne zmięty anyszku lub kminku, a ważniejsze rzeczy w zakonie pomijacie. Oni nie znali głównych zasad odnośnie tego, czego Pan od nas wymaga. Powinniśmy się bać, ażeby przeciwnik nie pozbawił nas owoców walki. Na początku wojny panowały ostre restrykcje w związku z dezercją, w późniejszym okresie dawano ludziom szansę na dezercję. Dlaczego? Wszyscy mężczyźni, którzy zdezertyrowali, nawet jeśli walczyli przez całe cztery lata, tracili honorowe zwolnienie i rentę. Jeśli walczyli zaledwie przez ostatnie trzy miesiące, otrzymywali honorowy wypis i rentę. Analogia jest następująca. Na początku Pan nas osłania, jakkolwiek nie ingeruje w naszą wolną wolę, szczególną troską otacza niemowlęta. Ale z czasem Pan burzy ogrodzenie i daje nam szansę, byśmy mogli zdezertować. Oznacza to jednak utratę wszystkiego. Pamiętajcie, są dwie rzeczy, których musi nauczyć się każdy żołnierz. Po pierwsze, osiągać cel. Po drugie, utrzymać pozycję. Chwyćmy się żywota wiecznego i bądźmy wiernymi aż do końca. Opublikowane w Saint Paul Enterprise 11 grudnia 1917 roku.